Zanim zaczniemy, ja tutaj chciałbym jedną rzecz powiedzieć. W zasadzie chciałbym, żebyście pomogli tutaj mi i nam wszystkim odśpiewać uczniom 100 lat, bo za 3 dni jedna z najważniejszych osób w naszej akademii, najważniejsza tak naprawdę, kończy małe urodziny i kończy 40 lat. Więc chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj zaśpiewali mu gromkie 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech Bóg miasta pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Warto z nami nie rwije, niech go wiorą trzaśnie. Warto z nami nie rwije, niech go wiorą trzaśnie. Chciałbym ci, Grzesiek, życzyć tego, żebyś dalej zapalał cały swój zespół. Swój zespół rodziny Beniaminka, to zawsze nazywamy, żebyście dawali tym wszystkim chłopakom piękna, fajna drużyna Beniaminka, dużo serca i z całego serca ci życzę, żebyś kolejne 40 lat dawał, żebyśmy zbudowali coś jeszcze pięknego. Chyba na drugiej edycji na Probud powiedziałem, że ta hala powstanie. Kolejne plany mamy piękne. Oprócz tego, żeby szkolić, trzeba też infrastruktury i mam nadzieję, że te marzenia się spełnią. Grzesiek ma ulubionego swojego trenera. Zawsze mówi, że jest wielkim człowiekiem. I w związku z tym też przygotowałem dla niego wyjątkową nagrodę. Znaczy, nie nagrodę, tylko prezent. Jurgen. I dla Grzegorza, żeby miał samych takich trenerów, właśnie Jurgen. Grześku, jeszcze raz z całego serca, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, przede wszystkim zdrowia, bo zdrowia do tego, co robisz, jest potrzebne.